Ewangelia Marka, rozdział 14, część 2. I rzekł im Jezus: Wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano: uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. Jezus zapowiedział uczniom, że zareagują na jego aresztowanie tak jak owce na utratę pasterza. Przestraszą się, rozproszą, nie będą w stanie sensownie myśleć i działać. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Jeszcze raz zapowiedział zmartwychwstanie i trochę powiedział o tym, co nastąpi potem. A Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał: choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. Uczniowie kochali Jezusa, wydawało im się, że są w stanie pójść z Nim na śmierć, ale Jezus znał ich lepiej, wiedział, jacy są. Choć oni nie wierzyli Mu, to stało się tak, jak zapowiedział. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Getsemane oznacza tłocznia oliwy. Jezus był tam w podobnej sytuacji jak oliwka w tłoczni. Smutek, strach przed śmiercią i przed męką i oddzieleniem od Ojca miażdżyły go. Chciał, żeby obecność uczniów dodała mu otuchy. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Jezus prosił Ojca, żeby, jeśli to możliwe, znalazł inny sposób na zbawienie ludzi, ale innego sposobu nie było. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Mamy dobre chęci, ale brak nam wytrwałości. Jezus mówił, że modlitwa może dać nam siłę do zrobienia tego, co dobre. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im: jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Uczniowie nie dodali Jezusowi otuchy. Ich zachowanie mogło raczej załamywać, ale mimo to po modlitwie Jezus był spokojny i zdecydowany. Nawet jakby trochę żartował. Wstańcie, pójdźmy. Oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Jezus wiedział, co go czeka i wyszedł naprzeciw tym ludziom. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i uczonych w piśmie i starszych. Arcykapłani spodziewali się oporu i przysłali ludzi uzbrojonych. A ten, który go wydawał, dał im znak, mówiąc: ten, którego pocałuję, jest nim. Bierzcie go i prowadźcie uważnie. Było ciemno i Judasz musiał jakoś wskazać Jezusa, żeby było wiadomo, że to o tego właśnie człowieka chodzi. A oni rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Tym uczniem, który bronił mieczem Jezusa, był Piotr. Nie pozwolił Markowi tego napisać. Na pewno chciał uderzyć mieczem w głowę, ale trochę się pomylił. A Jezus odezwał się i rzekł do nich:
jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie bywałem u was w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Lecz to się stało, aby się wypełniły pisma. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Przeciwnicy Jezusa nie byli w stanie walczyć z nim otwarcie. Kiedy był w świątyni, kiedy nauczał, nie odważyli się go pojmać. Zrobili to nocą, a uczniowie zareagowali tak, jak Jezus im zapowiedział. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycili go. Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Tym młodzieńcem był prawdopodobnie Marek, ewangelista. Uczniów swych posyłał Pan, wynieśli wieść radosną, żegnając i dał swoją moc i mówił tak z miłością. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata. Bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Gdy ukończyli żniwo swe, ostatnią drogę ruszyli. Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością mówili. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie,